Adam, na samym początku naszej rozmowy chciałbym Cię serdecznie przeprosić za niefortunną sytuację, za chamskie zachowanie. Wiem, że kosztowało Ci wiele nerwów, zdrowia, ale mam nadzieję, że zakopiemy topór wojenny. To znaczy? No, że już będziemy ze sobą gadać, będziemy dalej żyć, tak jak żyliśmy. No, mam powiedzieć głośno, przyznaj się do tego błędu. No, niestety, byliśmy dogadani, sprzedaliśmy Twoje imię, zdradziliśmy, popsuliśmy plan płyty. Więc przepraszam Cię za to. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze lepsza nazwa, że uda Ci się ją wykminić. No, przyjmuję przeprosinę. Super.